Witam panów i panie, kamratów i kamratki. Chciałem się, proszę państwa, odnieść na swoim kanale do sytuacji, która się dzisiaj wydarzyła na Żwirki Wigury w czasie próby składania wieńców w rocznicę, 77. rocznicę zakończenia II wojny światowej i podpisania bezwarunkowej kapitulacji przez III Rzeszę wraz z wszystkimi uczestnikami, Wielką Brytanią, Francją, Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim. I chciałem zwrócić uwagę na to, że postanowiono upolitycznić tą sytuację i nasi goście lub uchodźcy z naszego kraju sąsiedniego pozwolili sobie na skandaliczne zachowanie, które dowodzi, iż są ludźmi nierozsądnymi, niepoważnymi i mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji dla Polski. Po pierwsze, zamianą zasady nietykalności osobistej Jego Ekscelencji ambasadora Federacji Rosyjskiej Sergeja Andrzejewa. To jest niedopuszczalny raz. Dwa, pogwałcono prawo polskie, ponieważ prawo polskie gwarantuje przedstawicielowi danego misji dyplomatycznej, głowie misji dyplomatycznej, nietykalność osobistą. Trzy, osoba z kraju obcego dopuściła do tego. Pewna osoba. Wiecie kto? A jak nie wiecie, to zobaczycie. Pokażemy dzisiaj materiał bez tego wydarzenia. Te wydarzenia pokazują inne agencje. Jak zachowywali się ludzie, którzy byli związani z tą sytuacją. To jest cmentarz. Od 30 roku Polska gwarantuje bezpieczeństwo, nienaruszalność miejsc pochówku żołnierzy wszystkich frontów, wszystkich wojen. To jest ustawa z 1930 roku. Tam jest nie tylko pomnik, ale cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej, którzy byli różnej narodowości. Przypominam, że w tym czasie, kiedy mobilizowano 11 milionów żołnierzy Armii Czerwonej, wśród nich było powyżej 200 tysięcy Polaków z pochodzenia lub ludności, która czuła się Polakami. Chciałbym na to zwrócić uwagę. Jak będziecie oglądać ten materiał, zwróćcie uwagę, że wyłączamy komentarze. Chcę, ażebyście sami doszli do własnych wniosków w tej sprawie. Więcej nic nie powiem, bo czasy są trudne. Czołem Wielkiej Polsce, Słowiańszczyźnie, naszym prawdziwym sojusznikom.